Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test hatchbacka, który lubi chodzić własnymi drogami, to znaczy Mazdy 3 w wersji wyposażeniowej Hikari, bogatej, ale nie najbogatszej, z benzyną 150 koni, manualem i fajnym pakietem stylistycznym. Startujemy! Pakiet, o którym wspominam, nazywa się Styl, kosztuje 7380 zł i wprowadza do nadwozia trójki czarne dokładki na zderzakach i progach, a także spoiler z tyłu też lakierowany na czarno, co nadaje całości takiego trochę, powiedzmy, wyścigowego charakteru. W testowanym aucie doszedł jeszcze srebrny lakier za 2800 zł, a także 18-calowe felgi, które w testówce zostały wybrane z listy wyposażenia akcesoryjnego za 3500 zł, ale w standardzie w Hikari dostaje się też 18-calowe, ciemne obręcze, tylko o trochę innym wzorze. Podwójne końcówki układu wydechowego w Mazdzie 3 zawsze są obecne. W egzemplarzu pokazywanym na filmie zastosowano tłumiki Sebring, które w pakiecie z czarnymi lusterkami kosztują 3260 zł. Taki zestaw dodatków stylistycznych tworzy moim zdaniem super efekt, pasujący do ogólnej stylistyki Mazdy 3, w której czuć jest sportowego ducha i która jest też ciekawa, ponieważ w dzisiejszych czasach samochody generalnie są ładne, ale też skomplikowane w swoim wyglądzie. Tymczasem testowany model idzie w przeciwną stronę, stawiając jakby na zasadę, że mniej znaczy więcej i robi to z bardzo udanym, moim zdaniem, skutkiem. We wnętrzu trójki też z pozoru nie dzieje się zbyt wiele pod kątem stylistycznym, ale całość wypada moim zdaniem w swoim minimalizmie bardzo pozytywnie i zgrabnie i też tak trochę egzotycznie, bym powiedział. Również sposób obsługi jest tutaj zdecydowanie niestandardowy, bo w aucie, które debiutowało na rynku w 2019 roku, nie ma na pokładzie ani jednego ekranu dotykowego, ale o tym powiem trochę później. Ponieważ najpierw chciałbym poruszyć kwestię palety silników, bo ona też prezentowany model wyróżnia i składa się jedynie z dwulitrowych jednostek benzynowych, żadnych trzycylindrowców czy tego typu wynalazków się w niej nie znajdzie. Podstawowa wolnossąca Skyactiv-G z miękkim układem hybrydowym, obecna w testowanym egzemplarzu, generuje 150 koni i w połączeniu z bazową wersją wyposażeniową Kai przekłada się na cenę startową prezentowanego modelu wynoszącą 99 900 zł. Na tę kwotę wypada patrzeć przez pryzmat wyposażenia, bo w standardzie w każdej Mazdzie 3 dostaje się na przykład nawigację, wyświetlacz head-up rzucający obraz bezpośrednio na przednią szybę, aktywny tempomat i sporo innych systemów bezpieczeństwa czy światła LED, czyli rzeczy, za które u tańszej wyjściowo konkurencji i tak trzeba zazwyczaj płacić. W wersji Hikari mamy już bardzo dobry poziom wyposażenia. W tej odmianie trójka kosztuje ze 150-konną benzyną 117 900 zł i realnie nic więcej na jej pokładzie potrzebne nie jest. Po dodaniu elementów stylistycznych testowany egzemplarz kosztował finalnie 131 500 zł. Jeszcze dopowiem, że widoczne na nagraniach mrugające lampki po prawej stronie ekranu to diody podczerwieni, które wspomagają po zmroku jeden z elementów bezpieczeństwa pojawiający się od odmiany Hikari, czyli kamerę znajdującą się z lewej strony wyświetlacza i monitorującą poziom zmęczenia kierowcy. Gołym okiem ich działania nie widać, ale kamera je rejestruje. A jeśli ktoś chce mieć trójkę w najbardziej wypasionym wcieleniu, to może teraz celować w wersję na rocznicę stulecia istnienia Mazdy. Widziałem ją w salonie odbierając testówkę. Nie wprowadza ona trzęsienia ziemi, ale kilka drobnych akcentów stylistycznych, które widzicie teraz na nagraniach, prezentuje się fajnie. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę jeżdżąc trójką, był specyficznie jak na dzisiejsze standardy pracujący pedał hamulca, dosyć twardy i wymagający trochę mocniejszego wciśnięcia, aby konkretniej zahamować. Nie uważam tego za coś złego czy dobrego, po prostu innego i szybko się do tego przyzwyczaiłem. Też nie miałem problemów z zaadaptowaniem się do charakterystyki silnika, która przez brak turbo wymaga trochę większego kręcenia, aby osiągnąć optymalną dynamikę, pozwalającą na przykład na przyspieszenie do setki w katalogowym czasie 9,1 sekundy, ale w normalnej jeździe dwulitrowa benzyna przez swoją dobrą elastyczność nie wymagała specjalnie wysokich obrotów. Nawet na szóstce od około 1300 obrotów na minutę mogłem przyspieszać, na przykład wychodząc z zakrętów i o ile oczywiście dynamika była wtedy początkowo niewielka, to przez brak niezdrowego dźwięku czy wibracji spokojnie mogłem tak przyspieszać i niskie obroty są dla mnie w tym aucie jeżdżąc zgodnie z przepisami w pełni używalne. Lepsze przyspieszenie uzyskać można trzymając się minimum 2000 obrotów i wtedy nie ma co mówić o jakimś wciskaniu w fotel, a cały proces zwiększania prędkości jest bardziej płynny, ale dla mnie osiągi silnika z testówki są naprawdę ok, a jeśli ktoś lubi charakterystykę jednostek bez turbo, to już w ogóle będzie zadowolony.
Też na drogach szybkiego ruchu samochód nie wymiękał, przy czym tam już wyraźnie chcąc mocniej przyspieszać, wypada kręcić silnik w okolice 3-4 tysięcy obrotów, bo przy 2000 zwiększanie prędkości idzie trochę oporniej. Na szczęście jadąc 120 km na godzinę silnik na szóstym biegu trzyma 2600 obrotów, więc redukcje zbyt często realnie potrzebne nie są. Dwulitrową benzynę jadąc z wysokimi prędkościami słychać jednak w kabinie i był to najbardziej dokuczliwy akustycznie element w Mazdzie 3 i miałem wrażenie, jakby w skrzyni brakowało gdzieś na autostradzie jeszcze jednego biegu. Poza tym samochód jest naprawdę dobrze wyciszony od innych odgłosów, na przykład z nadkoli czy szumów powietrza, również jadąc 140 km na godzinę. Jeśli chodzi o spalanie, to 2.0 Skyactiv G na zwykłych drogach zużywało mi około 5,5 litra na setkę, na ekspresówce z prędkościami około 120 km na godzinę były to okolice 7 litrów, a podróżując po autostradzie wskazania komputera oscylowały wokół 8 litrów. Przez elastyczność silnika w trasie ze skrzyni jakoś przesadnie często nie musiałem korzystać, ale gdy to robiłem, to sprawiało mi to dużą frajdę ze względu na to, jak ona pracuje. Już sam wygląd przekładni z krótką dźwignią robi fajne wrażenie, a podczas używania jest tylko lepiej, bo lewarek ma krótkie skoki, świetną precyzję i też bardzo przyjemny sposób wbijania kolejnych przełożeń z lekkim początkowym oporem i sprężystym wskakiwaniem na swoje miejsce. W tej skrzyni naprawdę czuć jest dopracowanie i sportowego ducha, i aż żałowałem, że opór przez nią stawiany nie jest jeszcze trochę większy, no ale tak nie mogło być, bo Mazda 3 to jakby nie patrzeć zwykły, cywilny hatchback. W każdym razie manual w testowanym modelu to ścisła czołówka skrzyń, z jakimi miałem styczność i jedna z tych przekładni, z których aż chce się korzystać częściej. Po przejechaniu kilkuset kilometrów muszę przyznać, że bardzo spodobała mi się filozofia obsługi testowanego modelu i z każdym kolejnym kilometrem lubiłem ją coraz bardziej. Na przykład za to, że mamy tutaj w pełni fizyczny panel klimatyzacji bez żadnych udziwnień i bardzo prosty w obsłudze. I też z powodu pokrętła do sterowania systemem inforozrywki, które można obracać, wychylać, wciskać w zależności od potrzeb. Mamy też skróty do najważniejszych modułów na dedykowanych przyciskach. Obok znajduje się bonusowe pokrętło do obsługi audio. Całość jest świetnie zaprojektowana, ta sekcja. I też podczas jazdy w codziennym użytkowaniu zdecydowanie mniej moim zdaniem absorbująca niż rozwiązania oparte o ekrany dotykowe. Dlatego nie mam nic przeciwko brakowi warstwy dotykowej w wyświetlaczu testówki, przy czym jak na mój gust mógłby być on trochę większy, to znaczy 8,8 cala to nie jest wcale jakaś licha przekątna, ale zmienia się postrzeganie tego ekranu przez to, że jest on bardzo daleko od głowy kierowcy, no i też gdy się widzi te duże czarne ramki wokół niego, zdecydowanie przestrzeń robocza mogłaby się zwiększyć. A jeśli chodzi o samo zaprojektowanie systemu inforozrywki, to widać, że jest ono mocno przemyślane i też sporo pracy zostało włożone, aby dobrze zostało dostrojone do pokrętła, dzięki czemu obsługa jest bardzo naturalna. Też na przykład menu są w podobnym stylu zawsze podane, z lewej strony taka lista góra-dół, obsługiwana tym pokrętłem. Nie ma tutaj jakichś wielkich barierów, jeśli chodzi o funkcjonalność, ale wszystko to, co najważniejsze jest i jest podane też w bardzo przystępny sposób, też szybko się ładuje. Ja nie miałem z Mazdą styczności od lat, więc to było dla mnie takie pierwsze spotkanie po długim czasie, kiedy już zupełnie zapomniałem, jak się to wszystko obsługuje i bardzo szybko się w tym połapałem, więc element ten na co dzień wypada bardzo dobrze. Sprawdziłem też, jak radzi sobie Android Auto z mazdowym niedotykowym wyświetlaczem, ponieważ nie jest to dla niego naturalne środowisko i o ile aranżacja przestrzeni jest ok, to jednak obsługa pokrętłem nie jest w paru miejscach intuicyjna, tak jak właśnie w oprogramowaniu Mazdy, na przykład nie działa czasami przycisk wstecz, nie można wychylać pokrętła góra-dół, żeby przełączać się pomiędzy ikonkami, tylko trzeba nim kręcić, więc w paru miejscach właśnie czuć bardziej, w paru mniej, ale generalnie czuć jest, że ten system został jednak zaprojektowany do obsługi dotykiem. Kierownica trójki wygląda ładnie, ale jak na mój gust jest za duża, zwłaszcza jak na model, który ma jednak trochę sportowego charakteru, przydałoby się jej pewne zmniejszenie, za to już żadnych zastrzeżeń, nie mam do sposobu sterowania, z prawej strony mamy przyciski odpowiedzialne za tempomat, z lewej za sterowanie multimediami, odbiór połączeń, też obsługę komputera, bardzo rozsądnie i logicznie jest to wszystko rozlokowane. Zestaw wskaźników w testowanym modelu wygląda bardzo klasycznie, chociaż spora jego część oparta jest o ekran LCD, to znaczy cały środkowy pierścień i informacje po bokach się wyświetlają na nim, ale przez taką powiedzmy przyziemną warstwę graficzną i też dobrą czerń, w wielu sytuacjach nawet trudno jest się połapać, że tutaj jest jakiś wyświetlacz. Niestety ten centralny pierścień ma bardzo ubogą warstwę informacyjną, to znaczy to co widzisz to są jedyne możliwości jego personalizacji i zmiany. Jeśli już Mazda pokusiła się o elektroniczny wyświetlacz, to powinna bardziej wykorzystać jego potencjał, no ale jeśli chodzi o takie najważniejsze informacje kluczowe z punktu widzenia użytkowania samochodu, no to wszystko na tych zegarach jest.
Zawieszenie testowanego modelu jest dosyć twarde i zdaje się podkreślać jego sportowe nacechowanie, co osobom poszukującym bardziej kanapowego podejścia do tematu nie przypadnie do gustu, ale dla mnie taka charakterystyka optymalnie do prezentowanej Mazdy pasuje, bo amortyzatory też nie są przesadnie twarde jak w jakichś hot hatchach, ale jednak ich zestrojenie zapewnia bardzo dobrą stabilność w zakrętach i pozytywnie wpływa na wrażenia, gdy chce się pojechać trochę szybciej, do czego testówka trochę zachęca też, ale nie jakoś bardzo. Wpływa też na to układ kierownicy, który również jest bardziej angażujący i na przykład kierownica stawia w Mazdzie 3 zauważalny opór i ma całkiem bezpośrednie reakcje, ale nie takie typowo sportowe i czuć jest w niej wygładzenie dla zapewnienia przewidywalności prowadzenia, a silnik, choć dynamiczny, to na szaleństwa także nie pozwala. Według mnie taki zestaw cech jest fajny na co dzień, bo dostaje się model, którym jazda sprawia naprawdę sporo przyjemności, ale też taki, który przez swoje zbalansowanie nie jest męczący, gdy akurat nie ma się na szaleństwa ochoty. Do tego charakteru dopasowany został opcjonalny tłumik Sebring, który nie jest wulgarny i nie zwraca na siebie specjalnie uwagi, ale jednak dostarcza pozytywnych wrażeń, na przykład zaraz po uruchomieniu. Lusterka boczne w trójce nie są zbyt duże, jak na mój gust mogłyby być one trochę powiększone. Z kolei maska w tym modelu już jest całkiem długa i to jest właściwie jedyny problem podczas manewrowania nim do przodu, ponieważ poza tym pod szybie już długie nie jest, dobrze widać maskę z perspektywy kierowcy i też generalnie przód ma całkiem regularne kształty. Widoczność na boki jest przyzwoita, dzięki szybom o należytych rozmiarach. Gdy się spojrzy do tyłu, to niestety sporo z pola widzenia zasłaniać będzie masywny słupek. Mamy również szybę z tyłu, która jest niezbyt duża, opadająca, nie kończy się wraz z nadwoziem i też jest wysoko poprowadzona. Dlatego dobrze, że w tym modelu w standardzie dostaje się zawsze czujniki parkowania z tyłu, już od drugiej od dołu odmiany Kenjo dochodzą czujniki też z przodu i kamera cofania, a w testowanym Hikari mamy już system kamer 360 stopni, których obiektywy jak na mój gust mogłyby być trochę bardziej skierowane ku górze, ale i tak tego elementu nie będę się zbytnio czepiał, ponieważ kamery mają naprawdę dobrą jakość, której nie powstydziłby się nie jeden samochód z segmentu premium. W przypadku Mazdy 3 sprawdza się zatem prawidłowość, że przy atrakcyjnym nadwoziu trudno jest osiągnąć równie dobre walory praktycznej widoczność, no ale z elektronicznymi asystentami testówką jeździło mi się w warunkach miejskich z grubsza bezstresowo, no i też długość nadwozia wynosząca 446 cm nie czyni z tego auta jakiegoś drogowego monstrum. Co najwyżej dolne elementy pakietu stylistycznego sprawiały, że ze szczególną uwagą podchodziłem do jakichś progów zwalniających czy innych tego typu przeszkód. Promień skrętu testowany model ma przeciętny, a kierownica pracuje w nim przy niskich prędkościach z umiarkowanym oporem, przez co to auto nie sprawia wrażenia stworzonego typowo do miasta, a bardziej w trasę, ale też w terenie zabudowanym jeździ się nim ok. Tym bardziej, że wtedy częściej można docenić bardzo udaną skrzynię, a też spalanie jest rozsądne, bo mnie samochód zużywał podróżując po Warszawie średnio około 7 litrów benzyny. We wnętrzu trójki nie zamontowano żadnego dekoracyjnego oświetlenia, a instrumenty pokładowe podświetlone zostały tutaj na neutralny kolor biały, zatem można powiedzieć, że po zmroku mamy tutaj kontynuację stylu takiego minimalistycznego, znanego z tej kabiny w wersji dziennej, co sprawia, że nie wyróżnia się ona zbytnio w takich właśnie warunkach ciemności i jakieś chociaż lekkie LED-owe segmenty moim zdaniem by tutaj nie zaszkodziły, ale z drugiej strony coś bardziej intensywnego nie pasowałoby po prostu do charakteru tego samochodu, zatem taka decyzja ma moim zdaniem jest ok. Wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się tutaj swojego źródła światła, co również jest ok. Od wersji wyposażeniowej Hikari w standardzie w testowanym modelu montowane są z przodu adaptacyjne matrycowe światła LED. Na froncie wszędzie mamy diody, występują one też w kierunkowskazach i światłach do jazdy dziennej. Ta sama technologia obecna jest w kierunkowskazach w lusterkach z fajnym detalem w postaci rozdzielenia świetlnego paska. Z tyłu również całe oświetlenie jest LED-owe i ma charakterystyczne dla Mazdy pierścienie, które nawiązują do tego, co zobaczyć można z przodu, dzięki czemu trójka po zmroku prezentuje się spójnie i według mnie naprawdę dobrze, trudno jest się do jej świateł w jakikolwiek sposób przyczepić. Matrycowe światła LED działają na typowym dla współczesnych rozwiązań tego typu poziomie, oferując możliwość jazdy przez większość czasu poza miastem, po zmroku na światłach drogowych, ponieważ część wiązki światła jest na podstawie danych z czujników wygaszana, aby nie oślepiać innych kierowców. W sytuacjach, w których jedzie się za kimś dosyć blisko, albo zza zakrętu wyjeżdża inny samochód, LEDy działają bardzo dobrze i radziły sobie praktycznie bezbłędnie z wycinaniem pojazdów. Na długich, prostych, czy też na lekkich łukach, jak na mój gust, trochę za późno tworzyły je
jednak świetlny tunel, więc nie jest to rozwiązanie w pełni bezobsługowe, ale nadzór nad nim jest łatwy. Dezaktywacja adaptacyjnych funkcji odbywa się poprzez wciśnięcie lewej manetki, co jest intuicyjne. Generalnie system ten bardzo poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku, a obojętnie czy jest on włączony czy nie, to dostaje się w testowanym modelu mocno i odpowiednio precyzyjnie działające światła. W górnych partiach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy miękkie tworzywa, robiące dobre wrażenie wizualne. Jeszcze fajniej pod tym kątem wypadają wstawki z materiału, który imituje skórę naturalną i z tymi szwami i swoją fakturą. Muszę przyznać, że wychodzi mu to naprawdę skutecznie. Znaleźć go można też na drzwiach, na przykład na podłokietnikach, które są miękkie w niższych częściach kokpitu. Mamy twarde tworzywa, które wyglądają trochę gorzej niż te miękkie, ale ponieważ są w miejscach mało widocznych, to i tak nie zwraca się na nie uwagi. Aż bardziej strategicznej lokalizacji, na przykład na boczkach tunelu środkowego, znowu mamy wstawki imitujące skórę, za to na wierzchniej części tego tunelu mamy dużo fortepianowej czerni, która po 20 kilku tysiącach kilometrów na liczniku testówki już miała masę jakichś zarysowań, była w kiepskiej kondycji, więc nie jest to fortunny moim zdaniem dobór materiałów. Za to podobają mi się wszelkie detale, przyciski czy przełączniki, ponieważ działają dobrze, tak satysfakcjonująco. Widać, że zostały po prostu dopracowane. Też dopracowane zostało spasowanie, ponieważ żadnych niepożądanych dźwięków tutaj nie słyszałem, więc minus się należy za tą fortepianową czerni na tunelu środkowym, ale i tak Mazda 3 w temacie jakości zasługuje na wysoką ocenę. System dostępu bezkluczykowego dostaje się w testowanym modelu od wersji Kanjo wraz z pilotem, który pod kątem funkcjonalnym wypada bardzo dobrze, ponieważ mamy tutaj obłą konstrukcję, niezbyt grubą i też lekką, więc w ogóle praktycznie niewyczuwalną w kieszeni. Nie jestem fanem jego wykonania, ponieważ na froncie i z tyłu mamy przeciętnej jakości plastik, też podatny na zarysowania i pomimo tego, że jest on solidnie zmontowany, nic tutaj nie trzeszczy podczas takiego na przykład mocniejszego ściskania, to przez to, że wewnątrz tego pilota czuje się pustą przestrzeń, to sprawia on i tak wrażenie takiego trochę tandetnego. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niezbyt duży, ale wystarczający zapas wolnej przestrzeni. Gorzej jest z miejscem nad głową, ponieważ tam konkretnie się prostując, też konkretnie wbijam się nią w podsufitkę. Przy bardziej takim naturalnym ułożeniu ciała wciąż moje włosy lekko się z nią stykają, więc dla wyższych pasażerów nie będzie to dobre miejsce do podróży, na przykład w dłuższe trasy. Szczególnie centralnie, ponieważ wtedy dochodzi jeszcze bardzo mocno wystający tunel środkowy. Dla osób w drugim rzędzie nie przewidziano niestety ani dedykowanych nawiewów, ani chociaż jednego portu USB do ładowania. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Bagażnik Mazdy 3 ma pojemność 350 litrów, cechuje się on dosyć wysokim progiem załadunkowym, niedużym otworem, a także regularnymi kształtami. Nie ma co w nim liczyć na jakieś praktyczne dodatki powyżej linii podłogi, jest po prostu czysta, niczym niezmącona przestrzeń. Pod podłogą za to jest kilka schowków. Jeszcze w testowanym egzemplarzu znalazła się taka dodatkowa zimowa, gumowa mata. Gdy się ją podniesie wraz z tą właściwą podłogą, znaleźć można właśnie kilka skrytek, na przykład na zestaw naprawczy. Jest tutaj też element systemu audio firmy Bose. Po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskać można pełnię zdolności ładunkowych testowanego modelu. Przestrzeń, którą się wtedy otrzymuje, ma płaską podłogę. Podsumowując, Mazda 3 to samochód, który naprawdę wyróżnia się w dzisiejszych czasach. Nie tylko ze względu na ciekawy wygląd, ale przede wszystkim z powodu takiego ogólnego klimatu, który towarzyszy temu modelowi, bo mamy tutaj do czynienia nieraz z rozwiązaniami oldschoolowymi, na przykład w postaci zastosowanych silników czy sposobu obsługi, ale jednak w żaden sposób nie sprawiającymi, że testówkę postrzegałbym jako przestarzałą. W tym aucie po prostu czuć jest odmienną filozofię, biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo udanym wdrożeniem jej w życie, to gorąco polecam sprawdzić testowany model osobom, które chcą mieć hatchbacka innego niż wszystkie i w przypadku którego nie jest to tylko puste hasło. I to wszystko, co przygotowałem o Mazdzie 3. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!